Dworzec PKP w Suwałkach, a także perony kolejowe znajdują się w stanie urągającym elementarnym wymogom cywilizacyjnym. Od wielu lat nie funkcjonują kasy biletowe, nie ma toalet i ogrzewanej poczekalni, a zdewastowana nawierzchnia peronów jest gorsza niż w okresie PRL i stwarza zagrożenie dla bezpiecznego przemieszczania się podróżnych, nie mówiąc o przystosowaniu infrastruktury dworcowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak o suwalskim dworcu kolejowym pisze w swojej interpelacji kierowanej do ministra infrastruktury poseł Jarosław Zieliński. Nie sposób się z nim nie zgodzić. Miejsce i obiekt od wielu lat wyglądają niczym kadr z horroru, a funkcjonalność tego przybytku raczej odstrasza niż zachęca. Jednak parlamentarzysta nie poprzestaje na stwierdzeniu stanu faktycznego obiektu. W swoim wystąpieniu drąży temat zapowiadanego od lat remontu. Kiedy wreszcie zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne i jaki jest przewidywany termin ich zakończenia? Które spośród 192 zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do Programu Inwestycji Drogowych na lata 2016-2023 zostały zrealizowane, są w trakcie realizacji, a które nie zostały rozpoczęte? Dopytuje Jarosław Zieliński. Tymczasem, jak pamiętamy, to za rządów jego formacji postęp w sprawie suwalskiego dworca był w zasadzie żaden. Póki co w grudniu 2023 roku PKP SA zdołały rozstrzygnąć przetarg na projekt i wskazały dopiero wykonawcę dokumentacji projektowej. Miała ona powstać w 21 tygodni. Pozwolenie na budowę wydał w styczniu 2024 roku już nowy wojewoda Jacek Brzozowski. Droga do ogłoszenia przetargu zdawała się więc być od tej chwili otwarta. Niestety, nic od paru miesięcy w tej sprawie się nie zadziało. Między innymi dlatego o suwalski dworzec, przypominając pokrótce dotychczasowe działania, upomniał się również drugi z suwalskich parlamentarzystów, Jacek Niedźwiecki. Zabytkowy budynek z końca XIX wieku popada w ruinę. W małej poczekalni są zaledwie dwie ławki dla podróżnych. Nie ma toalety i kas biletowych. Elewacja, stolarka drzwiowa i okienna są w opłakanym stanie. Remont jest więc koniecznością, nie tylko przez względy estetyczne, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa pasażerów. Budynek znalazł się co prawda na liście prawie 200 dworców, które PKP miało wyremontować w ramach Programu Inwestycji Dworcowych w latach 2016-2023. Jednak do tej pory żadne prace nie ruszyły, a termin rozpoczęcia inwestycji był już kilka razy przekładany. PKP ma już dokumentację projektową, a w styczniu tego roku wojewoda podlaski wydał pozwolenie na przebudowę dworca. Jednak kiedy i czy spółka przystąpi do remontu, tego cały czas nie wiadomo. Dlatego z tego miejsca apeluję do władz PKP SA oraz ministra infrastruktury o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do realizacji zaplanowanej przebudowy. Od wystąpienia z 26 czerwca bieżącego roku minęło zaledwie 9 dni. Czy jakaś odpowiedź na apel się pojawiła? Była moja interwencja już podczas posiedzenia Sejmu, podczas oświadczeń i zapytań. Również wystosowałem 1 lipca interpelację w tej sprawie i zamierzam iść do pana prezesa PKP SA i porozmawiać na ten temat. Na odpowiedź czeka również Jarosław Zieliński, którego wystąpienie do resortu infrastruktury nosi późniejszą datę. Jest z 3 lipca. W ciągu miesiąca powinniśmy poznać ministerialne odpowiedzi na zadane przez niego pytania.